Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexos, to jest wyjazdowy Nexos, cześć! Siemanko, aktualnie możecie zobaczyć, że jestem w troszeczkę innym miejscu i w takich warunkach polowych, nieco można powiedzieć, nagrywam ten film i mam nadzieję, że w sumie taka forma też wam będzie odpowiadać, ponieważ jestem nieco, powiedziałbym, ograniczony, jeżeli chodzi o nagrywanie tutaj, dlatego chociaż chciałem coś takiego zrobić, ponieważ jestem bardzo zadowolony ze wprowadzenia albo opcji, która będzie wprowadzona. Otóż odkąd pojawił się tak naprawdę ten system followerów w Draenorze, myślałem nad takim czymś, że ten format jest taki facebookowy, to idealnie nadawałby się na urządzenia mobilne typu tablet, czy jakiś tam, kurde, telefon, czy inne tego typu urządzenia. No i powiem wam, że Blizzard w końcu, powiedziałbym, zainteresowali się dosyć bardzo Legionem, ponieważ jakby obfituje w content i tak dalej, bawię się naprawdę niesamowicie dobrze od premiery. Ja was przepraszam w ogóle, że tak mało nagrywam, ale mówię, jestem tak wciągnięty, że dzień w dzień po naprawdę masę godzin siedzę i gram sobie na streamie najczęściej, więc będziemy wracać dopiero do nagrywania takiego. No i powiem wam, że akurat wraz z wyjazdem jest to związane, ponieważ miałem taką sytuację, że wysłałem sobie moją jakby ekipę na misję, która jest związana z całą moją kampanią w Class Order Hallu. No i przed wyjazdem do Olsztyna, wyjazd mniej więcej by trwał 6 godzin, no to zostało mi 2 godziny właśnie do tego, by misja została ukończona. No i warto byłoby wysłać raz jeszcze tych followerów, żeby jak najmniej czasu marnować. Ale w tym czasie byłem właśnie na wyjeździe. Nie miałem dostępu do komputera i tak dalej. Dlatego w tym momencie przydałaby mi się apka, aby móc wysłać właśnie tych followerów. No i coś takiego właśnie pojawia się już niedługo, bo jutro chciałem właśnie porozmawiać na ten temat, ponieważ jest to coś genialnego, coś na co czekałem. Apka będzie dostępna na Androidy oraz na iOSy i nie wiem, czy tam jakieś inne systemy. W każdym razie właśnie jest to apka, która umożliwi nam robienie wiele, wiele rzeczy związanych z Legionem i będzie to w sumie głównie odnosić się do Class Order Hallu oraz misji naszych w świecie, czyli World Questów. No i zacznijmy może od tych misji. Właśnie to, co mówiłem wam wcześniej. Będziemy mogli z poziomu aplikacji wysyłać naszych followerów na misję. Następnie będziemy mogli odbierać te misje, no i też będziemy mogli sprawdzać wynik misji, ile jeszcze na przykład nam zostało, powiedzmy, czasu do tego, aby misja została ukończona, więc powiedziałbym, że jest to po prostu genialne, bo na pewno wielu osobom przydałoby się coś takiego, żeby w pracy, czy właśnie w szkole, czy innych miejscach, gdziekolwiek by nie byli, móc po prostu cały czas być na bieżąco z tymi misjami i nie mieć takiej sytuacji jak ja, że po prostu mogłem te 4 godziny, które gdzieś tam ta misja sobie leżała, mogłem właśnie wysłać na kolejną misję, w ten sposób bym sobie po prostu skrócił ten cały czas trwania tego wszystkiego, więc to jest genialne. Będziemy mogli też również menadżerować, czy też ogarniać naszych followerów właśnie, w tym momencie w ogóle robię World Questa. Będziemy mogli ich ogarniać, dodawać im ekwipunek, dodawać ich do jakichś misji i tak dalej, więc wszystko to będzie tam dostępne. Również będziemy mogli rekrutować naszych gości, którzy są dostępni w naszej bazie. Oczywiście to jest zależne, w jakim Class Order Hallu się znajdujecie, tam są nieco inne te jednostki, dlatego na przykład dla mnie są to bandyci oraz piraci, mam takie dwa typy jednostek i je również będziemy mogli rekrutować w zależności od tego, czy jakaś misja się powiodła, czy nie powiodła. W ten sposób też nie będziemy musieli czekać, żeby wrócić do domu i rekrutować tych gości, tylko od razu, bez czekania, po prostu gdy wrócimy sobie, powiedzmy, do domu, będziemy już mieli te jednostki gotowe, ewentualnie nawet w trakcie trwania jakiejś tam pracy, przerwy, czy innych takich rzeczy. No i również będziemy mogli ogarniać nasz Class Order Hall, czyli chodzi mi tutaj o upgrade'y, czyli wybieranie sobie tych naszych upgrade'ów w Class Order Hallu, więc cały Class Order Hall będzie dostępny właśnie z poziomu tej aplikacji. No ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ to, co teraz ja robię, czyli właśnie World Questy, które oznaczane są przeróżnymi znaczkami, pokażę wam to może na przykładzie Valsharach, proszę bardzo, mam tutaj parę misji, które są dostępne i to są World Questy, które gdzieś tam się pojawiają raz na jakiś czas na naszej mapie w sumie bardziej, więc te misje też będziemy mogli sprawdzać po prostu. Możemy sobie zobaczyć, która misja jest dostępna, czy mamy jakieś misje z girem i tak dalej, dlatego też właśnie z poziomu aplikacji mamy nieco nawet lepszy interfejs, bo tam mamy od razu, gdy wchodzimy na taką mapkę, możemy sobie paluszkiem przewijać i tam na tej mapie są pokazane, co jest do zdobycia, czy jakiś gir i tak dalej, więc raz jeszcze tu podam przykład tej naszej pracy i tak dalej, że możemy
możemy sobie po prostu zaplanować to, co będziemy robić po powrocie do domu, bo możemy znaleźć sobie, powiedzmy, tam jakiś pasek epicki, tak? Mówią, o kurde, pasek epicki, będę musiał tą misję zrobić, więc wracając do domu, będziemy wiedzieć tak naprawdę, co jest do zrobienia, co jest dla nas dostępne, co jest interesującego i tak dalej, więc to jest w sumie jakby większość tego, co ta apka oferuje. Wydaje mi się, że ten system zostanie bardzo, bardzo dobrze odebrany. Jest to taka opcja, która jest na razie, w sumie powiedziałbym, testowa, tak? Czyli Blizzard chce wypuścić, zobaczyć, jak to się przyjmie, ponieważ ten system mógłby być, ta apka mogłaby być bardziej rozwijana tak naprawdę. Przydałoby się tutaj na przykład możliwość pisania do naszych znajomych, ponieważ aplikacja, która teraz jest dostępna, bo jest Armory czy coś takiego, wydaje mi się, że zintegrowanie tych dwóch właśnie systemów byłoby genialne. Jakby te dwie aplikacje po prostu w jedną złączyć, to było naprawdę spoko. W każdym razie powiem wam, że przydałoby się, powiedzmy, możliwość pisania do naszych znajomych battlenetowych i tak dalej, ponieważ z poziomu armory możemy jedynie tylko w sumie pisać do naszych ludzi z gildii, co nieczęsto jest wyjściem, ponieważ nie wszyscy nasi znajomi są w naszej gildii, są też znajomi z innych serwerów, a chcielibyśmy ich poinformować, że ej stary, zobacz, jest super zadanie, dlatego jeżeli już to rozwijamy w ten sposób, to myślę, że obowiązkowa opcja jest tutaj taka, aby po prostu umożliwić pisanie ze znajomymi, no i integracja tego całego systemu byłoby też bardzo fajna. Ok, dostałem tutaj, zobaczcie, jakiś trinket 825 i daje on mi dosyć dużo versatility i powiem wam, że chyba go wezmę, bo tamten efekt atakujący rzadko się pojawia, więc weźmiemy sobie to, proszę bardzo. No i mam tutaj jeszcze jedną misję, zobaczcie, że jakbym był gdzieś tam poza domem, mógłbym sobie to sprawdzić. To jest naprawdę fajne, bardzo, bardzo mi się to podoba. Jestem zadowolony z tego i mam nadzieję, że Blizzard będzie to rozwijał. Jeżeli chodzi o tą apkę, wydaje mi się, że ona powinna, znaczy ona była planowana, coś czuję, już od bardzo dawna, już na Warlords of Draenor coś takiego mogłoby się pojawić, aczkolwiek system w Warlords of Draenor no nie był przegenialny, nie był odebrany zbyt dobrze i teraz dopiero myślę, że Legion będzie powoli jakoś tych ludzi przekonywał z powrotem, że nie jest to aż taki zły system, już o tym mówiłem wiele, wiele razy, no i taka aplikacja na pewno nie dość, że ułatwi granie, to je po prostu jeszcze uprzyjemni. Dlatego ja lecę sobie na kolejny World Quest, porobić sobie rzeczy, gear, pozdobywać sobie jakieś tam fajne te. Aktualnie mam już 826 item level, co jest całkiem dużo. No i słuchajcie, o zobaczcie, ja już mam nawet tutaj epicki, bo to upgrade jest epicki. Rękawiczki też sobie mogę ulepszyć w sumie na epickie, więc jeszcze będę tutaj ogarniał. Więc szykuję się i teraz w sumie można pod coś tam, kurde, pika w każdym razie. Tutaj podsumowując to wszystko, jestem bardzo zadowolony, nie mogę się doczekać na tą apkę, która pojawia się już jutro, więc na pewno zgarnijcie tą apkę, zobaczcie, czy wam się spodoba, czy wam się przyda, a wydaje mi się, że na pewno się przyda. No i jeżeli chodzi o takie małe ogłoszonka, no to moi drodzy, słuchajcie, niedługo będę wracał z filmami, z większością filmów, ponieważ mówię, zagrałem się, tak naprawdę siedziałem godzinami, praktycznie cały czas na streamie wszystko streamowałem, niedługo to też na kanale live będzie się pojawiać, to są godziny jakiś tam materiałów, gdzie ja wbijałem level, później robiłem jakąś kampanię, więc to wszystko będzie do zobaczenia. No i jeszcze chciałem się zapytać, czy chcielibyście zobaczyć więcej gameplayowych filmów, gdzie biegam sobie po Broken Isles, wypowiadam się na jakieś tematy, może gdzieś tam mówię o jakiejś historii danego miejsca, więc jak najbardziej możecie napisać, ponieważ no myślę, że będąc tu w Olsztynie mogę takich parę filmów nagrać, ale chcę robić też jeszcze jakieś tematyczne filmy, wypowiedzieć się na temat wszystkiego. No i no cóż, oceniajcie film, jeżeli wam się podoba, łapka w górę, jeżeli się nie podoba, łapka w dół, wybaczcie mi raz jeszcze, że no jestem tutaj akurat w warunkach polowych i muszę to w ten sposób nagrywać. Gdy wrócę do domu, wszystko już będzie normalnie, tak jak dawniej, więc idę sobie na World Questa, no i trzymajcie się, słuchajcie, do zobaczenia, pa pa, cześć, napiszcie co sądzicie w komentarzach, hej!